To trudne pytanie. W pewnym sensie tak. Jesteśmy naprawdę dumni z tego, co zrobiliśmy w Prototype 1 i nad czym pracujemy przy Prototype 2. Więc w tym przypadku można uznać to za formę sztuki. It would have been quick, but now I'm gonna make you suffer. Sławny krytyk filmowy Roger Ebert powiedział, że gry nie są sztuką. Nie zgadzam się z nim. Nawet gry, które nie wyglądają jakoś szczególnie pięknie, są moim zdaniem sztuką. Jeśli ktoś przez 2 lata pracuje nad grą, starając się dobrać odpowiednią muzykę, stworzyć właściwą oprawę graficzną, czy napisać wciągający scenariusz, to jasne, że jest to prawdziwe dzieło sztuki. Dlatego dla mnie to jak film albo wspaniała książka. Coś, do czego chcę wracać i przeżywać ponownie. Tak, gry to sztuka, ponieważ przez to medium możemy przedstawiać pomysły na różne sposoby, tak aby użytkownik poczuł, pomyślał i doświadczył, czym jest świat i sztuka. Czy gry są formą sztuki? To pytanie słyszałem już wiele razy. Nie wiem, czy istnieje na nie prosta odpowiedź. Próbujemy jedynie stworzyć przykuwającą uwagę grę z dobrą, dopracowaną rozgrywką. Czy jest to sztuka, czy nie, zostawiam tę ocenę innym. To ciekawe pytanie, bo trzeba zdefiniować, czym jest dzieło sztuki. Uważam, że gry mogą być sztuką w tym samym sensie, co film. Ale niekoniecznie muszą stanowić dzieło sztuki. Coraz częściej następuje zacieranie się granic pomiędzy filmem a grą. Oba dostarczają wielu przeżyć. Po pokazie jednego z dem, które przygotowaliśmy, widziałem, że ludzie mieli łzy w oczach. Jeśli jesteśmy w stanie wywołać takie emocje grą, to znaczy, że zrobiliśmy dobrą robotę i stworzyliśmy dzieło sztuki. Czy gry są sztuką? Wydaje mi się, że tak. Każde dobre rzemiosło może stanowić sztukę.